to, że kobieta zmienną jest, to znaczy nie tylko, że kobieta się zmienia z czasem. To znaczy, że kobieta się cały czas zmienia, że kobieta żyje na huśtawce, że wszystko się w kobiecie zmienia. Facet to jest jak dąb. Jak zmienia, to najwyżej swoje liście co roku, ale nadal jest dębem. Natomiast kobieta zmienną jest. I ten facet, który był jej miłością nad życie, w pewnym momencie życia, ona była gotowa wszystko dla tego faceta, wszystko, nawet założyć rodzinę, mieć czwórkę dzieci dla niego, bo on na pewno tego chce. On jeszcze o tym nie wie, ale tego chce. Ona była gotowa również nie mieć dzieci, no bo on nie chce mieć dzieci. I po kilku latach kobieta zmienia się całkowicie. Oprócz tego, że się co miesiąc zmienia wielokrotnie całkowicie, to po kilku latach uczucie kobiety do partnera też się zmienia. Z jakiegoś powodu i dlatego mądry facet jest świadom tego, że kobieta zmienną jest i jej się zmienia. I mądry facet nie stara się być taki sam, jak był do tej pory. Bo jeżeli on będzie taki sam, a nawet lepszy, dwukrotnie lepszy, trzykrotnie lepszy, to, co było lepsze kiedyś, to już nie musi być lepsze dzisiaj. A tym bardziej jutro. I dlatego mądry facet zmienia się szybciej, niż się jest w stanie zmienić jego kobieta. I wtedy ona może popatrzeć na niego z zachwytem. Większość kobiet, z którymi mam do czynienia, ma największą pretensję do swoich facetów, że on się nie rozwija. Ona się rozwija w bardzo różny sposób. Się kobieta rozwija. Kobieta się potrafi rozwinąć w zupełnie nieprzewidywalny sposób, ale że ten facet się nie rozwinął pierwszy, powoduje, że ona z nim nie może dojść do ładu. Ona nie może zaakceptować tego, że się rozwinęła szybciej. I to niezależnie od tego, czy ona to się świadomie rozwija, czy nie. Po prostu jej natura powoduje, że albo trafi na niezwykłego faceta, który nie jest na tyle uparty i na tyle standardowy i na tyle konserwatywny, żeby być tylko i wyłącznie jej ostoją. Facet ma być również dla kobiety skrzydłami i silnikiem rakietowym. Panowie, odpalajcie!